Siemanko, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z kariery F1 2014. Jesteśmy we Włoszech. Można powiedzieć, że nasz. Znaczy, trzeba powiedzieć, to nasz domowy tor Ferrari tutaj musi się pokazać z jak najlepszej strony. Jak na razie nie najgorzej, aczkolwiek ja troszeczkę odstaję od Alonso. Alonso zajął trzecie miejsce w kwalach, ja dziewiąte. Ale w sumie w tym sezonie to rzadkość, żebym ja mógł się zakwalifikować do trzeciej sesji. Bo boty są dosyć mocne w kwalach. Czy zależy? Tak jak Wojsta słusznie zwrócił uwagę, to zależy jak przeżywasz kwale. Bo jeżeli przyspieszasz czas, to się nagle okaże, że jesteś strasznie słaby, a jak na przykład wycofujesz się wcześniej, to okaże się, że jesteś bardzo dobry, lub odwrotnie. Zresztą w 13 też tak było. Coś się źle dzieje w państwie Codemasters, ale nie chcę się nad tym rozwodzić teraz. Myślę, że zjedziemy okrążenie wcześniej i zostaniemy sobie na tych głównych już do końca wyścigu. Wreszcie mamy piękne słońce, także nic nie będzie nam przeszkadzać w jeździe. Chyba że oszustwa. Ale to zobaczymy zaraz. To wszystko wyjdzie w praniu, tak? Dawać, chłopaki. Trzeba się pokazać z jak najlepszej strony. Spróbuję tu powalczyć o podium, ale nie wiem, czy to jest możliwe. Zobaczymy, jakie będzie tempo wyścigowe. Nawet tutaj Mercedesy rządzą. Ferrari nie zdołało tutaj namieszać. Ale może właśnie tempo wyścigowe będzie lepsze. Aha, wybrałem sobie także rywala. Ej, zamknij ryj. Wybrałem sobie Nico Hülkenberga, ponieważ bardzo często się w tym sezonie z nim mierzę. Nawet już mi nie zależy na Force Indy, no bez przesady, gdzie bym chciał iść do Force Indy. Ale Nico Hülkenberg tutaj faktycznie w tym sezonie pokazuje się z dobrej strony. Ferrarka teraz na starcie też. O. O, tutaj wchodzimy, widzę, ostro. Zakręty. Okej, jesteśmy na miejscu szóstym. Alonso spadł na piąte. Spokojnie, zaraz go łykniemy. Musimy to zrobić szybko, póki mamy pierwsze kółko i póki jedziemy ściśnięci. A patrzcie! Skubany nie odpuszczał. Teraz chyba straci pozycję. Owszem, sorry, Ferdek. Tymczasem zobaczmy, czy będziemy w stanie tutaj podjechać do tej grupki jadącej przede mną. Rosberg strasznie stracił. Stracił też tytuł. Żeby nie było, że Kondersz nie oglądał ostatniego wyścigu. Oczywiście, że oglądał. Tylko nie ma zamiaru trąbić o tym na prawo i lewo. No, spróbujemy się utrzymać za nimi. Red Bulle tu mimo wszystko są szybkie. Czemu on nie wrzuca tej cholernej ósemki? Mam nadzieję, że ta strata się nie powiększa. Sekunda, 1/10 z hakiem. No, może być. Wrzuć ósemkę. O, o to chodziło. Ricardo się broni przed Rosbergiem i się nie obronił. Mało tego, jeszcze ja go zaatakuję i przebijemy się dalej na miejsce czwarte. No, spróbujmy zagarnąć tutaj podium. Myślę, że to jest możliwe. O, jesteśmy o wiele szybsi niż Rosberg teraz. Myślę, że to czas na atak. Tak jest. Ciśniemy dalej. Spokojnie, nie zmieniam poziomu trudności. Cały czas śmigam na legendzie. Wiem, że część proponowała mi zmianę poziomu trudności, ale mimo wszystko wolę nie mieszać w trakcie sezonu. Oczywiście drugi sektor jest najgorszy dla bolidu Ferrari. Zresztą ich tor to powinien być zaprojektowany z myślą zupełnie o nich. Moglibyśmy się ścigać na tej starej wersji, tej owalnej. Ups. Mam lekkie ścięcie, nikt nie będzie się pluł. O, w zeszłym roku to był strasznie ciekawy wyścig, jadąc w Zauberze. Naprawdę, tutaj wszyscy się rozwalali. Zobaczymy, jak będzie w tym. W ogóle nie wiem, co ja widzę. Ricardo jednak za mną, nie Rosberg. A Hamilton jakby się trochę męczy z Vettelem.
Wow! Jestem w szoku. To jest dla mnie nowość w tym sezonie. Jazda w takim razie, ciśniemy. Powiem wam, że to wygląda dobrze. A troszkę tu przeszarżowałem, ale to nic. Nie będę jechał w miarę skupiony. Trzymał tempo tej dwójki. Naprawdę będzie dobrze. Jedno zwycięstwo zgarnęliśmy w tym sezonie. To jest też także nasze jedyne podium. Także walczmy. Walczmy o kolejne podium. Ta dwójka przede mną zażarcie się bije. Także jest szansa wyruchać szympansa. Jak to mówią. Ricardo się zbliżył. A Hamilton jedzie strasznie wolno. Vettel też jakby trochę teraz mnie przyblokował. No proszę, manewr wyprzedzania na parabolice. Nice. I Ricardo to korzysta z tego. Skrzetnie. Nice. I jeszcze DRS. No to gonimy Hamiltona w takim razie. Musimy odskoczyć całej reszcie. Żeby mieć spokój. To będzie ciężkie, tym bardziej, że DRS naprawdę nam mądrze sporo daje. W obu miejscach, tak naprawdę. Lubię tak. Lubię, jak troszeczkę zarzuci. Naprawdę przyjemnie się Ferrarką jedzie. Ajajaj, nie mamy niestety turbo dopalacza. Za to wiem, kto ma. Ale tu nie powinien atakować. Tu się ładnie mieścimy. Cały czas jedziemy. Kurczę, tej jednej dziesiątej nam brakuje. Ajajaj, jak można było tak zjebać całą parabolikę. I tym samym stracić pozycję. No to wygląda, że ją stracimy. Nie wiem, czy trochę nie przeholowałem. Ajajaj, szalony kondiarz. Jeźdź, Daniel. Trochę przegiąłem. Ale za to teraz będziesz mój. No, nie powiedziałbym w sumie, czy tak aż do końca. Ale to mi boty, kurcze, nie mają tutaj w sobie... Nic nie mają w sobie. Walcz o zwycięstwo. Hamilton oczywiście ucieka przez te moje durne błędy i... I może być ciężko o zwycięstwo. Ale ja teraz robię boks, 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 boks i mam nadzieję, że... W jednym miejscu dosyć spokojnym. Czekamy w pełnej gotowości. Zjedź do boksu pod koniec okrążenia. Tak jest. Mam nadzieję, że mi zafundują dobry boks. To chyba zimne. Spróbuj je rozgrzać. O Boże, inżynier, proszę cię, zamknij się. Dobra, pitujemy. Sobie łyknę Rockstara. Rockstar zawsze spoko. Może będzie po nim mi się lepiej jechało. 3707 0700. Jestem pierwszy pit stopujący z całej stawki. Nie wiem, gdzie my tu wyjedziemy. Uźwa, wyjedziemy przy jakiś... O, zaubery nas minęły. Nie wiem, jak to wyjaśnić, ale dostałem jakiegoś turbo do ładowania przy wyjeżdżaniu z boksu. Sorry.
O co chodzi? Ledwo teraz wyhamowałem. Ja mam automatyczny wyjazd z boksu, także... The fuck? Rockstar faktycznie działa, tyle wam powiem. Jazda, my teraz musimy dusić, jak szaleni. Fuck, fuck. To, żem podusił, jak szalony. Taka szansa na zwycięstwo, ale tu festiwal błędów chyba nam nie pozwoli odnieść tego zwycięstwa. Jeszcze walka z Gutierrezem, no proszę. Cały nasz misterny plan w pizdu. Jeszcze zimne opony. Ledwo udało mi się tutaj wykręcić, wyhamować. Teraz wszyscy zjeżdżają do boksu. Nie mam pojęcia, gdzie ja wyjadę po tym błędzie. Mogło mi to sporo kosztować, tak naprawdę. Jazda, 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 jazda. Tam już wyjeżdżają, cholera. Ależ prędkość, ależ prędkość. I wrócili się przed Vettelem. Czyli w sumie to chyba dobrze. Hamilton, no to wychodzi, jeszcze nie zjeżdżał. Także ciśniemy dalej na wzbogaconej. Dobra, lekko zepnę. Trudno się mówi. Walczę o wszystko teraz. Ja teraz walczę dla Ferrari. Z McLarenem już się rozstałem. Mam ich zupełnie gdzieś. Tak jak oni mieli mnie i moje zdanie. O, półmetek już za nami. Cały czas jesteśmy w grze tak naprawdę, mimo mojej kiepskiej jazdy. Jednak późna godzina nie sprzyja graniu we F1. To jest bardzo ważny moment. Czy to jest Hamilton? Nie, to jest Rosberg. Tam jest Hamilton. No, to trochę nam zwiał. No, a co by nie zrobić, to Mercedesy i tak jadą po dublet. Niby tam Rosberg gdzieś przepadł, a tu nagle jest trzeci. Okej, zobaczymy, jakie będzie nasze tempo i czy będę w stanie zbliżyć się do Hamiltona, chociaż trochę. Przede wszystkim nie mogę dopuścić Rosberga do siebie. Muszę otrzymać jakąś przewagę. I będzie si. Okej, trochę za szeroko. No, sekundę przewagi tylko. No, Hamilton na 5,5 straty. No wreszcie jakoś normalnie tą parabolikę przejechałem. Chociaż Rosberg tak przejechał ją lepiej. No a Lewis odjeżdża. Także całkiem możliwe, że będziemy bronić się przed Rosbergiem, ale wreszcie powiedziałbym, że to jest takie w miarę ciekawe, bym tak to określił. Mieliście rację. W sumie ja też czułem, że na Monze będziemy konkurencyjni. Te samochody są naprawdę szybkie mimo wszystko. Wow. Na krawędzi, naprawdę.
Odpuść sobie. Niko, rozbieg. Gdzie twój rozbieg? Chyba właśnie go nabierasz. O, ten cwaniaczek. Nie ma. Ja się tak łatwo nie dam wyprzedzić. Musiałbym totalnie coś spierdolić. Trzeba oddać tej grze, że ma bardzo przyjemny model jazdy. Naprawdę podoba mi się model jazdy. Jest przyjazny. Przyjazny mi, przyjazny klawiaturom, przyjazny padom. Już trochę mniej kierownicą. No ale cała ta otoczka jest jakby taka trochę bezpłciowa, bez życia i... No i taka sama jak w przypadku trzynastki. Żadnych wywiadów, żadnych padoków, dziennikarzy, wszystko jest jakieś takie okrojone. Trybu klasycznego nie ma. Graficznie nie zmieniło się prawie nic. Mimo to wydaje mi się, że to jest gra, która ma najładniej wyglądające rękawiczki kierowców. Zresztą Klocuch nawet zwraca na to uwagę. Nie żebym goście oglądał, bo szczerze nie lubię oglądać. Błąd! Ależ teraz rozbieg się zbliżył. No ale czy chcecie wydawać hajs? Jeżeli jesteście fanami F1, no to mimo wszystko chcecie wydawać hajs. A jeżeli nie chcecie wydawać hajsu, to możecie pooglądać jak ja gram w to. Także jakbyście w ogóle chcieli jakiś, nie wiem, poboczny cykl z tego F1, a nie tylko karierę, możecie śmiało napisać, co miał niby zaprezentować. Tryb wyzwań jest ok, ale większego szału nie robi. Bo na przykład, nie wiem, własny sezon jakimś kierowcą byście chcieli zobaczyć. To jest do zrobienia. Rozbryk znowu próbuje. Ale na próbach wydaje mi się, że skończy się to. O cholera, not good. O nie, nie. No, chciałem je zrobić w chuja, ale ja się nie dałem. I ciśniemy dalej, tylko musimy nie popełniać błędów, żeby wygrać tą walkę, bo Rosberg ciśnie jak szalony. Znowu cię próbował. Czy ja mam paliwo na obronę? Mam. Śmiało atakuj, to jest idealne miejsce do ataków. O właśnie. To też jest dziwne, jak te boty się zachowują, ale to na wszystkie osoby F1 na to cierpią. Otóż jeżeli bot nie jedzie po optymalnym torze jazdy, to ma straszne problemy z hamowaniem. I totalnie odpuszcza. Zupełnie oddaje pole. W gridzie to tak nie ma, to tak nie działa. Wtedy bot się wpierdala ci w dupę, w zderzak, w bok, cokolwiek. Ale się wpierdala. Czy ja przegapiłem punkt hamowania? A to wygląda. Spokojnie, nic się nie stało, nikt tego nie widział. Nie chciałem po raz kolejny używać powtórki, bo to nie było. Powtórki, kurwa, używasz, że ty jesteś za chuj. O, znowu ścinanie, nice. No, mądry mieć tyle ścięć. Trzeba być dobrym. Ostatni raz nagrywamy F1 wieczorem. Zawsze robiłem to w południe, popołudniami, czy z rana. F1 z rana jak śmietana. Ale nie wieczorem. Strasznie też... Taka trochę nerwowa jest ta Ferrari. Nerwowe, przepraszam. Chciałem powiedzieć, nerwowa jest ta Ferrarka.
ale na swój sposób to nie jest taka nerwowość, jaką miał Sauber na przykład. Tymczasem musimy się bronić i nie możemy przegapić znowu punktu hamowania, bo w kwalach dwa razy przegapiłem punkt hamowania. Byłem zbyt wczuty w obronę pozycji. Czy sorry, w nabijanie czasów. Tutaj jestem zbyt wczuty w obronę pozycji. W ogóle dojechali do mnie. Kurczę, myślałem, że się obejdzie bez tego, ale jednak nie. Ostatnie kółko. Przejdziemy na wygasone chyba całe. Jedź i się nie ślizgaj, majstra. Niewątpliwie rozmiar będziemy miał DRS, ale zostaną tylko jeszcze jeden sektor i będziemy mieli drugie miejsce. Naprawdę dobry wynik. Myślę, że w najgorszym wypadku zajmiemy trzecie. Dobra, już nie muszę na to patrzeć. Hamilton wcale tak nam jakoś super mocno nie odjechał. Oczywiście odjąć moje błędy trzeba, to wtedy wyjdzie na to, że wcale jakoś super mocno nie odjeżdżał. No brawo, Lewis, niezły wyścig w twoim wykonaniu, chociaż początek nie mrawy. No a my lądujemy na podium po raz drugi w tym sezonie. Także nieźle. Nie żałuję wyboru Ferrari. Nawet Rosberg się koło mnie ustawi i powiedział: dobre hopie, świetnie jechałeś, ten błąd wtedy jak chciałeś, pierwszą szykanę był zajebisty. Sam taki podobny zrobiłem. No z dziewiątego na drugie, nieźle się przebiłem, Alonso prawie podium. Ach, gdyby tak dwa Ferrari były na podium, to by było naprawdę święto tutaj. Mój rywal siódmy. Jakże widzicie, Nico Hülkenberg naprawdę sporo punktów w tym sezonie zgarnia. Jak tu stoimy z punktami? Na szóstym miejscu w klasyfikacji kierowców. No, Ferrari tutaj myślę, w konstruktorach będziemy mieli trzecie, ale jeszcze spróbuję z Fertkiem powalczyć. Oto piąte miejsce w klasyfikacji. Zobaczymy, jak nam się uda. No tak, nie będzie dzisiaj pogadanki z inżynierami. Mamy celebrację na podium. No tak, ale super. Dawno tego nie widziałem. A z tym jest biały Hamilton. Tak jest. Zbliżenie na białego Hamiltona. Kurde, nie zobaczymy jego twarzy. Opalił się. Znaczy nie. A może to tak działa w drugą stronę. O Boże, idę spać. Sorry za te moje błędy, ale myślę, że i tak pozycja całkiem niezła. Powiedziałbym nawet, że bardzo dobra, więc... Więc oferty kontraktu muszę sprawdzić. Ale jak, oferty kontraktu? Ale nie, ja już zostanę w tej Ferrarce. Chyba, że do Caterhama i potem nie będą mi wymieniać części, tylko będą prowizorkę robić. Czemu nie? John Booth. A sprawa z Caterhamem jest tak zawiła, że nie wiadomo, kto tutaj szefuje tak naprawdę. Myślałem, że Tony Fernandez będzie jeszcze w grze, a tu proszę, nawet nie wiedzą oni sami. Dobra, następny Singapur. Przenosimy się, opuszczamy Europę, przynajmniej na jakiś czas, bo jeszcze wrócimy do Sochi, tego śmiesznego toru. Tymczasem dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z kariery z F1 2014. Na razie.